Dzień dobry, cześć i czołem. Jestem Wesoły Żuraw.pl, a to jest kolejne spotkanie z podziemiami koboldów, tudzież z katakumbami koboldów. Dzisiaj zagramy sobie kolejną klasą. Na dzień dobry, olbrzymi szczur. A naszą klasą będzie, zgodnie z kolejnością, lecimy. Naszą klasą będzie czarnoksiężnik Warlock Gul'dan. Zobaczymy, jak nam pójdzie. No ja mam osobiście nadzieję, że dojdę chociaż do ostatniego bossa, nie tak jak ostatnio gdzieś tam na przedostatnim czy przedostatnim poległem, no. Nie idą mi te katakumby. Zasadniczo żałuję, że troszkę nie wzbogacili jakby nagród za to, że mogliby coś dawać za tych bossów. Czy coś, pakiecik albo golda albo cokolwiek. Żeby dawało się też załatwiać zadania dzienne na tych przygodach, bo to też byłoby fajne. No co, mamy skuplugę, by nie wiesz, znieśćby na początku twojej tury. Mamy tak, mamy nożownika, czyli mamy tutaj jakiegoś zuloka. No dobra. Czemu mnie wzywasz? Jak rozkażę. Ten boss nie jest jakoś tam wybitnie wymagający, więc... coś podobno się da zrobić, że ta świeca wybucha, ale nie wiem jak. Jak rozkażę. Tak czy siak go zrobiłem. Już prawie nie mam kar. Ale nie tak. Śmiem mnie przyzywać. Co to dla mnie? Zabija. Zabija każdy z wybranych. Mamy, okej, okay. Co nam wybierze sytuację? Działanie pasywne. Twoje instynkty mają pasywne plus 1, działanie pasywne wrodze co nie kosztuje 1 więcej, działanie pasywne twoje instynkty kosztujące 5 lub więcej kosztują 5. Myślę, że wezmę przechwyconą flagę. Damy bonusa, taki księcia Kereseta. Opętany kmieć, tutaj jest zoolog ewidentnie. Prowokacja, piekielny ogień i ognisty olbrzym. Górski olbrzym imperator Taurisa, obrońca z urzędu. Tak, jak potężną rękę. Zimno futra. No dobra, zobaczymy, co on tam nam pokaże. Zimno futra! Twoja mówiłam dusza wam, koboldy, będzie tak? Moja! Mówiłam wam, koboldy, żebyście... O, kogo tu przyniosło? Mnie tu przyniosło, ty już nie żyjesz. Czemu mnie wzywa? 2-4 prowokacje za 1, jestem na tak. Murlock. A jedziemy w ten sposób. Jak rozkażę. Jedziemy ją szybko, agresywnie. Widzicie, sami się zabijają.
ciebie, co ja tam? Ja krowka! Zajmę się tym. A, to tylko dwa punkty obrazy, ale i tak go zajadę. Zajmę się tym. To Stingo! Stingo! Zajmę się. Dobra, tak. Zajmamy panie zimno kutry. Mnie przysywać! Zamroczy cię mrok! Bungar, mam załatwić sprawę. No i pięknie. Wybierz łup, brudny szczur. Homunculus, pełzający w smole. Szef. Wędrowiec pustki. Chochlik. Mogę iść pić w discarda. W zoo albo tu, ale pójdę w to. Prowokacje sobie pójdę. Seriona. To jest to nikomu minus 1 do ataku. Czyli ja mam buffa, a ona mi będzie debuffować stronników. No nie wiem, zobaczymy. Gul'dan kontra Seriona! Twoja dusza będzie moja! Wyczuwam ogromną moc. Zbliż się. No to ładnie. Smok. Nic nie powiem. Boże. O, ładnie. Skontrowałem historycznie zawsze coś. No dawno też. Zawsze coś. Zwykle wstaję. Ciśniemy panią to. Brudny szczur dostał. Debuffa. W sumie... Teoretycznie... Tarczę w górę! Zamroczy cię mrok! Oj, gotowe! Ziu, ładny ziół. Proszę. No proszę, tak. Proszę, tak. Dobierzemy. Zajmę się tym. Ciśniemy. Zamroczy cię mrok. Władam mocą czarnoskrzydłego! No, on i tak nie żyje. I tym bardziej już... Moja tarcza za Argus! Zajmę się tym. I chochlik. Tak. I napór. Podrasowany jednostek. Jak najbardziej na propsie. Teraz sam bezdenny wór. Dobieraj kartę, będziesz mieć pełną rękę. Wybierz stronnika stojący w twojej ręce, stałeś się jego kopiami. Żar Ragnarosa. Wystrzel 3 kule ognia w losowych wrogów, zadając każdemu 8 punktów obrażeń. To jest średnie chyba ten żar Ragnarosa. Strażnik zagłady, przemytniczka konfraterni.
Malganis, tu tak, Taurisan, Górski Olbrzym, Gul'dan, Czerw Krwi. Biorę Gul'dana. Gul'dan się zawsze może przydać. Jinzo, bojowy krzykacz. Pasywna moc specjalna. Wszystkie okrzyki były reaktywowane są dwukrotnie. No właśnie. Gul'dan kontra Jinzo! Twoja dusza będzie moja! Jinzo wie, co z tobą zrobi! Skoro mamy nożownika, to może pójdziemy w coś tańszego. No, na pewno. Już widzę to tańsze, no nie widzę. Dobra, to ja po na twojej głowie! Mam nadzieję, że podoba ci się mój wynalazek. Co i za trzy? Tak, najbardziej. Dobra, masz. Może pokrzyżujemy ich. Okrzyk bojowy. I ty to nazywasz bronią? To mi się podoba! No dobra, masz. Dwa obrony. Poszalał. Zabiję czego? Teraz trzy kule razy na losę. Brawo! Ale finisher! Ładnie, no dobra. To było ciekawe. Dosyć szybkie. Skoku burza, pełzający w smole jest żywiołakiem. Roczny pakt, pani bólu, kozakus, uporny oprawca, wyssanie duszy i Gul'dan znowu. Oj, chyba pójdę w to. Brejasz Max, nie daj się namówić na jego podejrzane mikstury. Stwórz własną grzybową miksturę. Z tym jeszcze nie miałem do czynienia, przyznam szczerze. Pierwszy raz walczę z Brejarzem Maxem. Brejarz Max! Dwójka jest, jedynka jest. Moja. Tylko... Mam najlepsze grzyby! Świeculię sobie podrzynam! Prowokacja. Przyzwij losowego stronnika twym przeciwnikowi. No trochę ta klipa. Ale trudno się mówi. Gotowe. Dobra, no, lecimy. Pan tu ma. Ej, Mirnoto, spadaj stąd! Dobra, stworzył sobie miksturę, ale to jeszcze nic groźnego. Rin, mam nadzieję, że nie wypadnie. Prowokacja, trucizna. No tego wezmę. A ten tylko... O tak, tak, tak! No proszę, ten defnie się bawimy. Odejdź! Moja tarcza za Argus! Będę zjechał do 24. Dostanie pociski Ragnarosa na twarz.
krzywia mordę, ale o, proszę. Chcesz trochę, co? Nie dostaniesz. Będziesz klimatu zrywany. Pięknie. Czekajcie. Prosto w wyłom! Kurde, tego się nie da prawidłowy cel. Tarczę w górę! Ale już nie żyje raczej. Sroga Breja! Będzie w sam raz! Grzywnia! Grzywnia! No i to do widzenia. Szamie grzybka! Wybiłem go bez tego, gdyby miksturki Weibomany, no były dosyć upierdliwe, ale na szczęście mam buff. Działanie pasywne, podwajasz początkowe zdrowie, twoje istnicy mają +1/+1. Rody stronnicy kosztują 1 więcej, to może być przydatne. Gnisty olbrzym, kobold, upiorny pajączek hochmistrzyni, czerw krwi, toporny oprawca. Myślę, że tego wezmę. Rój. Pójdę w Swarm. Czarnosiej. Przemień stronnika w losowego stronnika kosztującego 3 więcej, czyli takie ma cały czas tą wyższą ewolucję. Mroczna magia tego furbolga wypacza innych mieszkańców. To może być ciężkie do pokonania, ale przynajmniej rzadko będzie mógł zagrywać stronników, bo mu podwyższyłem koszt. Mogłem pójść pod pakowanie, ale wolałem jednak, żeby przeciwnik też był spowolniony dzięki temu, bo to się może mocno przydać. Coś nikczemnego w tych tunelach kopie. I co ty powiesz? Ta magia cię nie uratuje. O ty chamie. W taki sposób. Ależ on to zrobił. Dobra, zrobiłem tak. Nie wiem, czy to był najmądrzejszy pomysł, ale... No teraz jest bardzo ważne pytanie. Zrobię tak. Tarczę w górę!
je później. Pasiecznik. I ty to nazywasz bronią? Prosto w wyło! Łatwizna! No nic, będzie lipa. Ale w sumie doppelgangster, no tak. Wszystko to jest inne niż się wydaje. 6 na 8. Dobra, brudny szkół. Nie ma co zamienić. Wybije ci tą całą załogę. Słyszę, jak nawołuje. Chcę dla wieprza! Jezu, żywa mama, no co on zrobi? Żywa mama. To muszę tak zrobić teraz. Pakt wykuty w krwi i cieniu. Tak, to nie było na tych. Tych. Słyszałem. Zawsze razem. Będę gadać! No nie wiem, czy to dobry pomysł, ale nie chcę. Teraz mamy tak. Zajadę cię. Nie dam ci tak łatwo wygrać, panie. Słyszałem. Za pierwszy raz.
żyje. O jednak się udało. Gul'dan mi pomógł i prowokacji mi pomógł. Prowadzi mnie lance. Duchy są niespokojne. Woldi. No dobra, no. Rozwaliłem gościa czarnoksiężnikiem. Gul'dan to Gul'dan. Jest moc. Chociaż myślałem, że przegram to, ale jednak. Apostoł Katuna, przewodniczka duszy Katun, pan pustki, król Lisz, skazani na Saronit. Ewidentnie idę w prowokację. O nie, no znowu ten z tymi szarżami. Cholera jasna, i to jest chyba siódmy, tak, to jest przedostatni boss. Kurde, z szarżami przydałby mi się ten piekielny ogień na ręce startowej. Albo jakieś prowokacje tanie. Gul'dan kontra Woskobrody! Jest, okej, okay, dobra, nie wyrzucam nic. Sięgniesz po łup! Zostanie twój trup! Mistrz nie może być. Dobra, obniżam mu koszt. Gotowe! Dobra. Nieważne, zabijamy gościa. Dobra, jedziemy dalej. Co tam kidasz? On mnie będzie cisnął. Zwykle wstaje później. Mam więcej stronników, teraz może być. Biało okrętowe. To dziwne. Tak. Iskra. Się pozbył, tak? Nic nie powiem. Wiemy teraz? No dobra, leć. Zatęczmy! Czemu mnie wzywasz? Jestem zmiany, bardzo dobrze. Na potęgę w powietrzego Ragnarosa! Przetrzymam się. I obniżył mi koszt speli, ale cudownie, czy koszt wszystkiego w tym. Super, no ja tutaj zrobię tak. Dwa. Masz paneczkę. 7. No proszę, i co zrobisz? Musi cisnąć. Musi cisnąć.
przycisnął. Ktoś mnie obra. Nie atakował. Dobra, no to pan pustki. Ciemność się pogłębia. Gotowe. Coś nie mi zjada. Możesz mu posłuchać nos. No i dobierzesz kartę i co z tego? Giniesz jak nic. Ale jaja, dobre, dobre. Jedziemy, panowie. Jestem nie pod wpływami. Zniknięcie. Auć. To faktycznie trochę boli. Zero to zawsze tak. Tak się musi bić. I tak się nie przebijesz. Zajmę się tym. Nadzieja zanika. Do widzenia. Zaraz będzie. Czekam na rozkazy. Dobrze, przeniosłem się na prowokację. O, i strażnik zagłady na dobitkę. A dobra, cisnę dziuga. Kto śmie mnie przyzywać? Nadzieja zanika. I Doomguard. Jest. Kończył. Kolor pokonany. Zobaczymy, co nam przyjdzie. Dobra, rozwaliłem przez ostatniego bossa. Kill of Hytrusa. Gdy twój bohater zaatakuje, otrzymasz pusty kryształ many. Prowokacja nie może atakować. Przyzwij 7 hukobotów. Cholera. Hukoboty! Kill of nie może zaatakować. Zamroź każdą postać. Chyba wezmę to. Wyssanie duszy. No Blackstone. Nie, no to i tak mam powtórki w tym deku w większości. Chociaż poza jedną. Mam tylko ochmistrzyni. Opętany sługus, przerażający infernal, czynisty płomień, plugawiąca mgła, plugawiąca mgła. To czy to? Ja idę w groźny demon. O, będzie mi tutaj ten, Nazari. No zobaczymy, czy to coś mi da. Nazari będzie mi wyrzucał karty i to jest masakra niestety. Gul'dan! Kontra Azari Pożeracz! Azari Pożeracz niestety wyrzuca karty z deku i to jest... Twoja dusza będzie moja! Czuję gór. Niegórski olbrzym może mi się przydać na rękę startową, więc... Zostawię, bo jak mi go wyrzuci... O, zajebiste karty. No i
chciałem robić. Dwie karty mi wywalił. Pochłonę ten świat. Jezus, Lisza mi wywalił. Kobolda mi dotykała. Nic, dobieram. Gotowe. Strażnik ze władzy, no moja siła bojowa spada. Unieść to jabłko na twojej głowie! Więcej! Żar Ragnarosa mi zabrał. Dobra. Prowokacje, ajajaj. I ten rumak. No dobra, mamy Gul'dana. Zawsze coś. I ty to nazywasz Kroniotego. Super. Dobra, powiemy tak. Mamy Gul'dana, zawsze coś. A zjechałem mu życie już dosyć konkretnie. Ciemność się pogłębia. Już prawie nie mam kar. Pan pustki. Zobaczymy, co ty tam zbierasz. Smalganis, niestety, ten mi się to splątał. Smalganis. Пожирам. Лосик,
pięknie. Prosto w wyłom! Chyba zginę. Niezbyt dobrze. Chcę więcej! Łaknę ofiary! Ale no niech będzie. Dobra, tego wiemy. Gotowe. Cholera. Nie jest dobrze. Kto śmie mnie przysywa? Ten mi przygarnie. Ciemność się pogłębia. Nie wiem, zrobimy tak. On ma coś jeszcze do tego? Czy nie ma? Przychodzę z pustki. Nadzieja zanika. No dobra, ciśniemy w ten sposób. Wytrwam. Jest pytanie, no mam szansę. Ale się mocy, nie wiem czy dobrze zrobiłem. No nie, na strażnik zerwany, cholera, ale wyrzucił sobie karty. Jest super. Gotowe. Chyba wygram, bo nie zada mi 22 obrażeń. Ostrożnie, gryzą. 10. Tej 8 chyba dostanę, nie? Cholera, nie, no zginę. A nie, wygrałem. Jest! Warlockiem się udało. O, masakra. Ależ to zrobiłem. Prowokacje jednak zrobiły swoje. Wygrałem. Warlock, pierwsza klasa, którą wypuściłem pod ziemia. Co? Nikt nie wyłazi na powierzchnię z worem koboldzie skarbów. O la la. Jest, ukończone wyprawy. Warlock dał radę. Po raz pierwszy. Po raz pierwszy Warlock dał radę. No i bardzo fajnie. Jeżeli wam się podobało, zostawcie łapkę w górę. Jeżeli nie, to zostawcie łapkę w dół. Jakiś fajny komentarz też by było miło zobaczyć. Ja w tym miejscu się z wami żegnam. Dziękuję wam wszystkim za uwagę. Pozdrawiam was wszystkich serdecznie. Do zobaczenia i cześć. Pa, pa.